Chcielibyśmy podziękować organizatorom tej gali, tygodnikowi Wprost oczywiście, no a żeby ta nagroda była, to chcielibyśmy też podziękować wszystkim swoim pracownikom, bez których tego by nie było. No i oczywiście naszym konsumentom, klientom, którzy no po prostu doceniają nasze produkty. W związku z tym możemy po prostu rozwijać się. Tyle. Może brać. A jakie teraz plany i jakie wyzwania przed firmą? Czy no wyzwania mamy teraz, no wiadomo, ciężkie czasy, tak, jeśli chodzi o ogólnie gospodarcze warunki w naszym kraju. Także na razie przeczekujemy ten czas, patrzymy, co będzie wydarzyło, co się wydarzy dalej, tak. Plany mamy, no na pewno chcielibyśmy się rozwijać, tak, mamy tutaj powiększać swoje chłodnie, tak, rozbudowywać biuro, no ale jeszcze w tym roku na pewno wstrzymamy się z tą inwestycją. Myślę, że w przyszłym roku będzie bardziej jakby no czas temu sprzyjał, tak, żeby inwestować i patrzeć do przodu. Jeszcze raz gratuluję nagrody i dziękuję za wywiad. Dziękujemy.